Seth Godin w swojej książce To jest marketing napisał, że tani to inne słowo na wystraszony. Gdy jesteś najtańszy, to nie obiecujesz zmiany, obiecujesz to samo, ale taniej. Być może ty świadomie bierzesz udział w wyścigu o najniższą cenę. Najłatwiej jest coś sprzedać taniej niż konkurencja. W zasadzie nie musisz się specjalnie wysilać, musisz po prostu być tańszy. Problem jest w tym, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie tańszy od ciebie. Ktoś, kto będzie miał lepsze ceny zakupu towarów, ktoś, kto będzie miał niższe koszty prowadzenia biznesu i tym samym będzie mógł sobie pozwolić na niższe ceny. Co wtedy zrobisz? Wielu przedsiębiorców jednak zupełnie nieświadomie sprowadza swoją opowieść do poziomu ceny. Wynika to z plagi, jaką jest naśladownictwo albo po prostu papugowanie, które bierze się z prostego schematu. Jeśli ileś firm robi coś w określony sposób, no to pewnie tak to się robi. Jeśli z perspektywy potencjalnych klientów niczym się nie wyróżniamy na rynku, to nie jesteśmy dla nich atrakcyjni i nasza opowieść zostanie sprowadzona do poziomu ceny. No bo skoro nie widać innych różnic, to co innego miałoby mieć znaczenie? Z punktu widzenia prowadzenia biznesu nie można sobie wyobrazić gorszego scenariusza. Jeśli jesteś zmuszony obniżać cenę, to znaczy, że brakuje ci odróżnienia. To znaczy, że klient nie widzi wartości w tym, co robisz lub w tym, co sprzedajesz. W zasadzie po co w takiej sytuacji miałby przyjść do ciebie? Cena nie może być ani za wysoka, ani za niska. Cena może jedynie być adekwatna do wartości postrzeganej przez klienta. Dla klienta musi zgadzać się pewne równanie, w którym po jednej stronie jest cena, a po drugiej stronie jest wartość. Jeżeli twój klient mówi, że jest za drogo, to on po prostu uznał, że nie warto ci tyle zapłacić za to, co mu oferujesz. I nie ma co się obrażać na klienta. Tak? Poszukaj raczej argumentów, wartości. Poszukaj czegoś, co możesz robić lepiej, szybciej, mądrzej niż konkurencja, po to, aby klient inaczej spojrzał na twoją cenę. Klienci wcale nie chcą kupować najtaniej, no bo gdyby tak było, no to nie powstawałyby takie produkty jak ten wymyślony, i tutaj celowo podkreślam słowo wymyślony, nie powstawałyby takie produkty jak ten wymyślony przez Sydneya Franka. Wymyślony, ponieważ w momencie, w którym Sydney Frank wpadł na ten pomysł, nie było jeszcze absolutnie niczego. Nie było produktu, miejsca produkcji tego, co on wymyślił, nie było opakowania, nie było absolutnie niczego. Historia ma swój początek w lecie roku 1996. Pewnego niedzielnego poranka, było bardzo wcześnie, była to 5:20 rano, Sydney Frank zadzwonił do jednego ze swoich dyrektorów i wykrzyczał do słuchawki, że właśnie wymyślił nazwę. I to jest ponoć początek historii jednej z największych marek świata. To jest początek marki, do której prawa zostały sprzedane po 8 latach od jej stworzenia koncernowi Bacardi za 2 miliardy dolarów w gotówce. Tak ponoć narodziła się właśnie wódka Grey Goose, na której opowieść, narrację wpłynęła cena. W tamtym czasie, czyli w roku 1996, najdroższą wódką na półce sklepowej była wódka Absolut, która kosztowała 16 dolarów. Innymi słowy, wódka Absolut wyznaczała górną granicę cenową dla tej kategorii produktowej. W większości przypadków jest tak, że jak ktoś chce wejść na rynek, to patrzy, ile kosztuje najtańszy produkt, ile kosztuje najdroższy i zamyka cenę swojego produktu w tym przedziale. Innymi słowy, większość osób kotwiczy się na tym, co jest, na tym, co widać. Sydney Frank się nie kotwiczył i postanowił sprzedawać swój produkt po cenie dwukrotnie wyższej niż najdroższy w tamtym czasie produkt. Nie
drożej o 10%, 20 czy 30, ale dwa razy drożej, a więc po cenie 30 dolarów. Wiedział, że aby to zrobić, musi dać ludziom powód, dla którego mieliby zapłacić tak dużo. Sydney wiedział, że Amerykanie zapłacą więcej, jeśli tylko da się im dobrą historię. Często problemem właśnie nie jest brak pieniędzy, a brak właściwej opowieści, która uzasadniłaby większy wydatek. Zwłaszcza jest to istotne w przypadku takich produktów, w stosunku do których ciężko znaleźć różnicę na poziomie tzw. core value, czyli tej wartości podstawowej, która w zasadzie sprowadza się do użyteczności, też funkcjonalności produktu. Niezależnie od tego, czy wódka kosztuje 20 dolarów, czy też 30, czy też 10, 5, nie ma to znaczenia, zrobi dla Was dokładnie to samo. Innymi słowy, pozwoli Wam się zrelaksować, dobrze bawić, następnego dnia pozwoli Wam fantastycznie odchorować zabawę. Czy to będzie wódka, która kosztuje 5 czy 15 dolarów, czy to będzie 4 czy 5-krotna destylacja, nie ma to żadnego znaczenia. Wartość podstawowa, funkcjonalność, użyteczność będzie dokładnie taka sama. Kształtowanie cen jest narzędziem marketingowym, a nie tylko prostym sposobem na zarabianie pieniędzy. Wróćmy do Sydneya Franka i jego pomysłu. Początkiem tej historii, tak jak wspomniałem, jest cena. Sydney Frank wiedział, że aby ludzie chcieli zapłacić 30 dolarów, to musi dać im ku temu powód. W przypadku komunikacji Grey Goose absolutnie wszystko się zgadza. Zacznijmy od nazwy. Grey Goose, czyli szara gęś. Nie wiem, na ile znacie się na ptakach, ale ja sprawdziłem, dlaczego ta wódka nazywa się właśnie w ten sposób. I to, co się okazało, to to, że szare gęsi są absolutnie wyjątkowymi ptakami. Takimi ptakami, które potrafią robić to, czego nie potrafią zrobić inne ptaki. Potrafią latać bardzo wysoko i bardzo daleko i robią to niezwykle inteligentnie. Potrafią przelecieć nad takim Mount Everestem. Lecą wzdłuż szczytów górskich po to, aby oszczędzać energię. Innymi słowy, przekraczają granice nieprzekraczalne dla większości ptaków. I być może z tego też wynika to, że w reklamach czy w spotach odnajdziecie takie hasło jak Fly Beyond, czyli leć dalej, wyżej, przekraczaj granice. I to przekraczanie granic chyba jest mocno wpisane w filozofię wódki Grey Goose, która w roku 1996 była zupełnie inna niż te wódki, które były dotychczas spotykane na półkach sklepowych. Z tego być może wynika to, że firma Grey Goose razem z Virgin Galactic wspólnie tworzy projekt pasażerskich lotów kosmicznych. Jeśli odnajdziesz logo Grey Goose, to zobaczysz, że zawiera taki dopisek jak najlepiej smakująca wódka świata. Nie wiem, jaki jest Twój stosunek w stosunku do smaku wódki, ale dla większości z nas jednak jest to taki trunek, który szybko przełykamy i popijamy czymś, co ma dobry smak. Lub też jest czymś, co dodajemy do czegoś, co ten dobry smak ma, po to, aby to coś nabrało po prostu mocy. Wódkę Grey Goose pije się zupełnie inaczej. Wódkę Grey Goose pije się szklanicami, ją się smakuje, podobnie jak whisky. W związku z tym Sydney Frank postanowił, że będzie ją produkował tam, gdzie powstają najlepsze i najdroższe alkohole świata, czyli we Francji, w regionie Cognac. Opowiadał piękne historie, bardzo długie, bo trwające ponad 7 minut, na temat składników, na temat całego procesu powstawania wódki Grey Goose, po to, aby trochę oszukać mózg potencjalnych klientów, po to, aby potencjalny klient rzeczywiście wyczuwał te aromaty i zapachy, które pojawiają się w tej opowieści. No ale najważniejsze jest to, że wódka powstaje w tak nieoczywistym miejscu dla tego typu alkoholu. To co? Opowiesz historię i dasz powód klientowi, aby zapłacił więcej, czy też pójdziesz prostą, ale za to niebezpieczną drogą niskich cen,
drogą, na której to nie ty opowiadasz historię, tylko robi to za ciebie twój klient.